Gdzie właśnie takim świadectwem się chciałem podzielić. Bo tak, to jest takie świadectwo, które jest też związane z tym, że musiałem w swoim życiu, to całkiem niedawno, kilka miesięcy temu, zrobić pewien krok do tyłu, zresetować się, że tak powiem, żeby ruszyć na nowo ze zdwojoną siłą. Tutaj też, bo wiecie, jakiś czas temu, nie wiem, może pół roku temu, rok temu, miałem taki etap, gdzie zszedłem z etatu na połowę etatu i głosiłem więcej Ewangelię na ulicach i tak dalej. No ale w tym wszystkim, trwało to też no, około roku, ale w tym wszystkim popełniłem kilka błędów i można by powiedzieć, że w pewnym sensie źle obliczyłem koszty i musiałem się zatrzymać. I już jakiś czas temu w ogóle przyszedłem z tym do Boga i powiedziałem, że potrzebuję rozwiązania. Sprawa też dotyczyła finansów i jakby finanse są, można powiedzieć, no jest napisane, że one są, że pieniądz umożliwia wszystko, prawda? Więc to jest taka podstawowa zasada. Pieniądz umożliwia wszystko, bez pieniędzy możemy sobie, będąc dziadami, to możemy głosić, ale nie będziemy mieć też siły przebicia, bo nie mając pieniędzy, nie masz też poczucia pewności, prawda? I postanowiłem, że ja tą sprawę sobie naprawię, no bo nie będę tak chodził, prawda? Mamy apostolsko-proroczą, dobrą, konkretną naukę i teraz, jeżeli jesteśmy tylko słuchaczami tej nauki, no to w naszym życiu się nic nie dzieje, ale trzeba być wykonawcą tej nauki. I teraz ja postanowiłem, że wrócę do pracy na pełen etat. Postanowiłem, że zajmę się robotą jeszcze bardziej, nadrobię tych pieniędzy, ale jednocześnie będę też odkładał pieniądze po to, aby móc służyć, prawda? Aby mieć ich coraz więcej, aby się nie zastanawiać nad tym, czy mi starczy paliwo, albo nie mówić komuś, ty, ale daj mi za paliwo. Przyjadę do ciebie, pogłoszę, ale daj mi za paliwo. Nie, tak nie chcę. Dlatego postanowiłem, że wrócę do pracy. Wróciłem do pracy, pomodliłem się. Pamiętam, jak siedziałem, robiłem sobie tatuaż i zadzwonił mi telefon. Zadzwonili z DHL-a, bo tam po różnych ofert trochę poskładałem. I zadzwonili z DHL-a i mówili, że mają tam dla mnie pracę. Rozmawiałem o pracy i wtedy usłyszał to ten koleżka, który mi robił tatuaż i mówi, słuchaj, jak potrzebujesz pracy, ja mam super robotę, mówi, ciężka robota, ale można dobrze zarobić. Ja sobie myślę, super, ciężka może być, bo ja dysponuję siłą fizyczną i jak najbardziej pójdę do ciężkiej roboty, bo ja się tam odnajdę, ale jak jest ciężka i przekłada się to na pieniądze, no to to jest to, o co mi chodzi, prawda? No i były to rusztowania, jak wielu z was wie, poszedłem do tych rusztowań i prawda, robota była mega ciężka, mega charowa. Powiedziałem, ojcze, dziękuję ci za tą robotę, super sprawa, na metry można zarobić grube tysiące, fajnie, idę tam pracować. Poszedłem, zatrudniłem się, poszedłem do tego człowieka, pogadałem z nim, wszystko wyglądało fajnie, byłem wdzięczny za tą robotę do końca. Ale jednak nie było tak kolorowo, ponieważ no, minął pierwszy miesiąc, człowiek obiecywał dobre pieniądze, powiedział, dobra, za pierwszy miesiąc tam zapłacę ci 3,5 tysiąca, zobaczymy jak robisz, ale jeśli będziesz faktycznie robił dobrą robotę, no to dołożę ci tam, prawda? A później przejdziemy na te metry. No i wiecie, zaczęliśmy tą pracę żwawo, tam przy rusztowaniach nie ma żadnej filozofii, tam się trzeba szybko nauczyć roboty, kolejności wykonywania czynności i się leci z koksem, nosi się rusztowania 7 ton dziennie, się czasem trzeba przewalić w zależności od konfiguracji, ale jednym słowem robota mega, mega ciężka. Przychodziłem nieraz do domu scharowany ostro, ale byłem zadowolony z tego. Byłem zadowolony, bo wiedziałem, że mam robotę od Boga, bo jak jest napisane za wszystko dziękujcie, to za wszystko dziękujcie. Nie narzekałem, że mi ciężko, chociaż po pierwszym miesiącu przychodzę, wypłata 3,5 tysiąca. Słabo, słabo. Nie byłem zbytnio zadowolony, ale powiedziałem, okej, lecimy następny miesiąc, trzymam się Jego słowa, trzymam się też Bożej obietnicy, że będę miał błogosławione i tyle. Lecimy dalej, kolejny miesiąc, nadal wiadomo, ciężka robota, a że zdobywałem umiejętności, no to wykonywałem tą robotę sprawniej i lepiej. Jednak ten człowiek, jak się, on kilkukrotnie powtarzał, że on jest taki, że jemu zależy na pracownika i tak dalej, że on pierwsze to kasę dla pracowników i tak dalej, ale kiedy przyszedł drugi miesiąc i dzień drugi i dzień tej kolejnej wypłaty, dostaje znowu do ręki 3,5 tysiąca. I człowiek do mnie mówi, ucz się, ucz się. No to pomyślałem sobie, stop, tak być nie może. Nie może być tak dalej, że będę robił za takie pieniądze.
tak potężną robotę, zwłaszcza, że inaczej było ustalane. Wiecie, nie narzekając, nie biadoląc do Boga na kolana i modlę się, mówię, Ojcze, chcę mieć robotę właściwą, to nie jest to, prawda? Jakiś błąd nastąpił, jakaś pomyłka, nie jest to. Te pieniądze nie podniosą moich finansów na tyle, abym mógł z powrotem za jakiś czas odpowiedni wrócić i głosić coraz więcej, bo te pieniądze mnie nie zadowalają, i tyle. No i dalej zacząłem szukać pracy, oczywiście pracując tutaj za te same pieniądze. Zacząłem szukać pracy, no i znalazłem pracę, też jak wielu z was już wie, w Leroy jako kierowca. I tam właśnie się zaczął, w tej pracy zaczął się prawdziwy wzrost finansowy. W tej pracy można zarobić bardzo dużo i też to zależy od siły przerobowej. No bo taka specyfika jest pracy, że tam za same kursy można zarobić jak można, no taką średnią budowlaną robotę miesięczną. Ale kiedy tam się wnosi klientom towar do domu, no to można na tym naprawdę dobre pieniądze zarobić. Ale też ta praca wymagała i wymaga na co dzień ode mnie wiary i modlitwy, ponieważ zlecenia są zleceniami, nie zawsze ktoś chce, aby mu wnoszono towar do domu. Nie zawsze też mi przypadałby ten temat, że ja wniosę, bo są też inni pracownicy, ale ja każdego dnia posyłam Bożych Aniołów i każdego dnia, kiedy przychodzę do roboty, mam bardzo dobre zlecenia, na których mogę zarobić podwójnie tyle, ile na przykład się zarabia w budowlance. Bardzo duże pieniądze. Modlę się o to i mam wzrost finansowy o 200%. Przychodzę sobie do roboty, a chłopacy są zmęczeni i nie chce im się brać tych wnoszeń, dziwnym trafem im się ich nie chce brać. I zostają mi te pieniądze do zarobienia i zostają dla mnie te zlecenia, bo postawiłem na prostą zasadę. Teraz tak, co ja chcę też przez to powiedzieć. Wzrost finansowy jest wzrostem finansowym. Wierzymy w Ewangelię sukcesu i działamy na podstawie Ewangelii sukcesu. Ale chcę powiedzieć też jedną rzecz, że jednym i podstawowym błędem ludzkim, chrześcijańskim jest to, że ludzie u nas też narzekają na to, co mają. Nie są wdzięczni za to, co mają. Niektórzy nie są wdzięczni za małe rzeczy. Niektórzy mówią, nie będę za tyle robił, nie będę za tyle robił. Uważam, że też jest źle pojmowana Ewangelia sukcesu, bo Ewangelia sukcesu to nie jest, że ja zarobię kupę szmalu po to, abym miał wygodne życie, abym sobie kupił nową furę i tak dalej. Nie. Ewangelia sukcesu jest wtedy, kiedy jesteś skupiony na Królestwie i wtedy przychodzi to zaopatrzenie finansowe. To jest, a ta reszta zostaje nam dodana. Nie mieliśmy samochodu. Popełniliśmy też pewien błąd z samochodem i trzeba było go sprzedać. Nie mieliśmy samochodu. Pierwszy się pojawił samochód, Twinguś, nazwany przez Agatkę szerszeniem. Super samochód. Byliśmy wdzięczni, że dostaliśmy Twingo, które niewiele pali i można nim jechać i służyć. I ładować sprzęt i ono działa, jest sprawny samochód. Minęło trochę czasu, dostaliśmy kolejny samochód. Ponieważ to jest ta reszta, która jest nam dodana, bo my nie zabiegaliśmy o to, aby nam było wygodnie. Wiadomo, że no, chodzi o to, żeby nam było wygodnie, ale nie chodzi o to, żeby to był nasz cel. Wygoda, bo to jest przekleństwo, które dzisiaj ja na przykład obserwuję w chrześcijaństwie. Wygoda, ja. Ja to wiem, bo ja też to przeszedłem i wiecie, ja to mówię z pułapu takiego, że ja też kiedyś zabiegałem o swój własny tyłek. Tylko, że przekierowałem w ogóle pewne, zrozumiałem, żyjąc z Bogiem nie da się pewnych rzeczy nie widzieć. Można się albo bardzo oszukiwać, ale takie rzeczy się widzi. Wiecie, zarabianie pieniędzy i przekierowanie, to co też Agata powiedziała, w ogóle siebie, przekierowanie w ogóle swojego życia na szerzenie Królestwa, na jakikolwiek, na przeróżny sposób. No u nas to jest głoszenie Ewangelii. Kupiliśmy porcelanowego świniaka i powiedzieliśmy, że będziemy wrzucać do niej pieniądze, będziemy sobie odkładać pieniądze na to, a
aby mieć kasę na paliwo, kiedy ja znowu zmniejszę etat i kiedy znowu będziemy jeździć po Polsce. Taki mamy cel. I ta świnia się zapełnia bardzo szybko. Papieżaki żre, nie miedziaki. Ona się zapełnia bardzo szybko i mamy coraz więcej pieniędzy, aby móc później jeździć po Polsce i głosić Ewangelię. Takie świadectwo.